Dzień dobry! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! Jesteśmy w Lublinie, właśnie wyszliśmy z naszego hotelu. Drodzy Państwo, jesteśmy po przepysznym śniadanku hotelowym. Naładowani energią, aż nawet mogę powiedzieć, że trochę rozleniwieni jesteśmy. Lekko jeszcze tak, ale zaczynamy spacer po mieście. Właśnie, sobie na chillu, jak to mówi młodzież. W okolicznościach przyrody jesteśmy w ogrodzie Saskim. Piękne słoneczko, co prawda jest trochę zimno, ale jest tak rześko, można powiedzieć. O. Aż motywuje do tego, żeby zwiedzać. O. Wcale nie. Nie, jest zimno. Drodzy Państwo, krakowskim przedmieściem, które moja urocza asystentka zaprezentuje, dostaliśmy się na Plac Litewski, na którym stoi ten piękny napis Lublin i moja piękna asystentka właśnie. I tutaj będziemy kierować się teraz właśnie, zwiedzać kamieniczki, bo tu już jest stare miasto, przepiękne widoki, wspaniali ludzie i już nic nie będę wymyślał, tylko idźmy. Jak zwykle w innych miastach wpadamy do Centrum Informacji Turystycznej. Ten kościół, właśnie Arkikatedra i Dominikanin są takie dwa najważniejsze, poza kaplicą Trójcy Świętej, ale ona jest w remoncie i tutaj nie będziemy. I to była bardzo dobra decyzja. Pan nam tyle opowiedział, tak pod nas wszystko dopasował wszystko, cały plan zwiedzania. I dosłownie z zegarkiem w ręku tak rozplanował, co możemy jeszcze dzisiaj zwiedzić. Głównie właściwie to na jutro taki plan ogólny, bo będziemy bardziej po mieście się poruszać. Dzisiaj zostajemy tutaj w centrum i na Starym Mieście, ale już wiemy, jakie miejsca odwiedzić, w jakich godzinach i na czym warto się skupić. Szybkim spacerem dostaliśmy się tuż pod zamek, który teraz niestety jest w remoncie, ale... Ale może nam się uda dojść na basztę, ponieważ jest jeszcze otwarta. A z racji tego, że wchodzimy coraz wyżej, a baszta ma na górze punkt widokowy, to już za chwilę zobaczymy piękną panoramę miasta. O, tak teraz pokazałam, może jeszcze nie jest piękna, dlatego musimy wejść jeszcze wyżej. Kupiliśmy bilety, wstęp na basztę kosztuje 9 zł od osoby. Za bilet normalny, jest też ulgowy, chyba za 7. Tutaj część zamku, która jest w remoncie, a my kierujemy się na wieżę.
Na samym dole znajduje się wystawa o więzieniu, które znajdowało się tutaj do 1954 roku. I tutaj są pamiątki różne. Tutaj są wspomnienia więźniów. Wyroki śmierci, akty oskarżenia, tak, i dokumenty. Wypisani są wszyscy, którzy tutaj byli przetrzymywani albo właśnie tutaj straceni. Uciekliśmy z więzienia, wspinamy się na górę. Doszliśmy do kolejnej wystawy. Chociaż tak myślę, w sumie póki jest jasno, to może wyjdziemy na samą górę i będziemy schodzić sobie i oglądać? No, to jest dobry plan. Dobra, ja już nie mogę doczekać panoramy całej miasta. Ale coś za coś, najpierw trzeba się tu powspinać trochę. Trzeba przyznać, że schody nie są łaskawe, a dzisiaj nie jesteśmy w wybitnej formie. Ale na pewno warto, już jesteśmy prawie na samej górze. Ale zaraz zobaczymy, czy było warto ten trud wspinaczki. Jesteśmy wysoko, jaki kurz w ogóle. No, chyba było warto, słuchajcie. Przepięknie to wygląda. Jacie. My tak tutaj w ogóle zaczęliśmy o tym, że jesteśmy po śniadaniu, tylko że trochę czasu minęło, zanim wyszliśmy w ogóle na świat. Tak. No ale warto było wyjść na świat, bo jest przepięknie. Tutaj całe stare miasto, kamieniczki. Pięknie. Oprócz pięknego zachodu słońca jeszcze bardzo wyraźnie widać księżyc po drugiej stronie. Przepięknie to wszystko wygląda. Cały Lublin widać tutaj z góry. Taras widokowy jest wszędzie naokoło, więc można zobaczyć miasto z każdej strony tak naprawdę. Tutaj, no, myślę, że najważniejsza część dla każdego turysty, czyli ta część Starego Miasta. No i naprawdę, akurat idealnie trafiliśmy na zachód słońca i to dodaje tylko tego klimatu jeszcze do tego pięknego Starego Miasta. Schodzimy niżej i teraz już na spokojnie obejrzymy sobie wystawy. Przy okazji, tak! Wywiało nas, ale no się trafił idealnie taki zachód słońca, pięknie. Ja myślałam, że teraz jest pięknie, ale zobaczcie, jak to kiedyś wyglądało. Tu taki przepiękny zamek, wszystkie, żadnych nowoczesnych budynków. Tu sobie karocami jeździli przez trakt i tu piękne rzeczki, właśnie pola, no to jest piękne. I do dziś Lublin jest naprawdę przepiękny. Ja jestem zaskoczona, bo jakoś mam wrażenie, że to miasto jest takie trochę pominięte, że tak dużo wcale o nim nie słyszałam ani nie widziałam, nie? Jakoś tak nie zna się tak tych miejsc. Tutaj w XVII wieku zobacz, jak wyglądał. Przepiękny, kolorowany obraz i tak tu jakieś bogniska, super. Super było zobaczyć tak naprawdę na początek zwiedzania całe miasto z góry. Też jest jeszcze jeden punkt widokowy, który chcielibyśmy odwiedzić, wieża trynicarska, ale dzisiaj już niestety będzie nieczynna, może jutro się A zresztą jak teraz wychodziliśmy, to już pan powiedział, że już niestety zamykamy, więc zobaczymy. Czas na chwilę przerwy, bułeczka i pyszna kawka ciepła. Słuchajcie, mamy dobry sprzęt, ale chyba nawet nasz aparat nie poradzi sobie z tym, żeby uchwycić, jak tutaj jest przepięknie. No mówię wam, musicie warto przyjechać, tak, w rzeczywistości jest jeszcze piękniej niż widzicie to tutaj w obiektywie. Chyba musimy was dzisiaj trochę przeprosić za brak entuzjazmu i energii, ale naprawdę zachwycamy się wszystkim, ale jest jesteśmy pięknie. Jacyś spowolnieni dzisiaj. Nie, ja myślę, że właśnie taki był cel tego naszego wyjazdu, żeby sobie tak na spokojnie jednak robić, bo zawsze robimy tak pach, chaotycznie wszystko i że chcemy wszystko ująć, a teraz po prostu chcieliśmy, realizujemy to, żeby to zrobić na spokojnie sobie, tak, no starość. Bardzo dobra teoria. Tak sobie tłumaczę to, że po prostu jesteśmy dzisiaj leniwe kluchy. Chyba całkiem niezły ze mnie detektyw, bo podczas wczorajszego spaceru, jak przyjrzałam się tutaj tym oto kamieniom, to tak rzuciłam taki pomysł, że może są to fundamenty jakiegoś budynku, kościoła i wszystko się wyjaśniło, bo Adziocha miała rację. Na placu po farze. Tak, i słuchajcie, to był, tutaj macie model fary świętego Michała od XIII do XVI wieku. Taka wielka fara właśnie stała na tych Znaczy większa, myślę nawet. No tak, taka dokładnie. Wielka, tak. Dokładnie, tak.
okno. No. Czyli to nie są murki do siedzenia, żeby mieć ładny widoczek do zdjęcia, tylko teraz tu coś tak było. No tak. Wszystko ładnie, pięknie, ale mimo wszystko jest to bardzo niebezpieczne miasto. Co krok czai się coś czekoladowego. A dla nas to jest naprawdę duże zagrożenie. Nie możemy się powstrzymać. Wchodzimy właśnie do jednego z tych cudownych miejsc. Tuż obok tego pana tyczkarza na górze. Yeah. Drzwi się same otwierają, trzeba wejść. Nie, same. Ojeju! Ojeju, ja widziałam przez okno. Nie, to są schody do nieba, Rafał. No wiem, nie po drodze mi, ale idę. Jakąś wymówkę mamy, bo słuchajcie, tu jest coś takiego jak flydebole, czyli coś, czego jeszcze nigdy nie jedliśmy. Trzeba spróbować. Tu jest cała wystawa dotycząca czekolady, drzewa kakaowca. Drzewo Boga tu jest napisane. O Jezu. W jakim stanie czekolada, wszystko tu jest. O Jezu. O, a to są te flydebole. Zapytamy, jak to się wymawia. O Jezu, ja tu zaraz wrócę. Ale jejku, jak to jest ładnie. Tak, tam trzeba się wybrać. O Jezu. Zakochałam się właśnie. Rafał, tu jest pięknie. Wiesz, gdzie zaczęto czekoladę? No. 4000 lat temu w Meksyku. Kiedyś byłam w muzeum czekolady. W Meksyku była? Także ty teraz nadrabiaj. Jak się wymawia nazwę? Drodzy Państwo, warto było tutaj przyjść. Ja myślę, że tegoroczne walentynki już masz u mnie odhaczone. Tak. Zobaczcie, co my mamy. Ada zapytała pana, jak to się wymawia. I jak to się wymawia? Flydebole. 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 Tak, to właśnie to jest. Czyli takie, mam nadzieję, że nie będzie takie. Tak, czekolady z jakimś takim wypełnieniem. Różne musy wzięliśmy. Tutaj mamy, nie, na pewno tutaj jest wanilia pistacja. Tak. Orzech laskowy. Nutel. Nie, orzech laskowy. Tak. Orzech nutella, malina. Dokładnie, będzie dokładnie. Komedzenie. Będziemy testować. Ej, to też idzie jako ta moja randka, że testujemy też z tej gry, że testujemy różne przystawki takie. O, no. Pospieszyłeś się. No to dobrze, testujemy. Na pewno są dobre, już nawet nie muszę wam mówić, że są dobre. Na wierzchu jest czekolada, w środku jakby wafelek i dopiero nadzienie, takie puszyste. Mi to przypomina troszeczkę ciepłe lody, jakby były ubrane w grześka, wafelek taki, coś takiego. Z ciepłymi lodami, a to smakuje, bo ten krem też jest taki. Tak, tak. Znaczy ja lubię ciepłe lody akurat, ty nie lubisz, ale to jest przepyszne. To nie smakuje. Jak się boicie, że to smakuje jak ciepłe lody, to nie do końca. To jest bardzo dobre. Ale chrupie. Ale jest fajne. Ale śmiesznie, odetkałam korek. Tutaj był taki orzech, a jak go wyjęłam, to zaczął wypływać. Tak do góry, jakby pastę do zębu wyciskał. No, ciekawe czy miętowe. Powoli się zbieramy. Czekoladowa willa po prostu nas zauroczyła. Zobaczcie, jak to jest klimatycznie i cudownie. Lublin w wieczornym wydaniu. Naprawdę jest tak malowniczo i pięknie. Ta wieża tak pięknie tam wystaje, nie? Tak, wszystko fajnie podświetlone. Ojej, bardzo przyjemny spacer, naprawdę. Można chodzić, rozglądać i tak kółko. A niedługo spotkanie z sercownikami? Tak. I dlatego tym bardziej czekam na przypływ jakiejś energii z zewnątrz, bo naprawdę coś dzisiaj jest. Bo wyjdziemy na takie kluchy leniwe. Właśnie, ale ja myślę, lubię kluski, ale nie wiem, czy wszyscy lubią. Nie każdy musi lubić kluski. Co to za odgłosy w tle? Chyba idziemy dalej. Zimno! Wróciliśmy na rynek Starego Miasta. Kierujemy się chyba w stronę galerii handlowej. I może wreszcie kupimy Rafałowi pamiątkę w postaci czapki ciepłej. Słuchajcie, bo po prostu już nie mogę patrzeć. Jest mi lodowato i czapka elfa ma oderwane uszy i chciałem jakąś profesjonalną czapkę. Szukałem profesjonalnej czapki. Taką poważną, dla poważnego człowieka. Tak, żeby chociaż pozory stworzyć. Tak. Pamiątki z Lublina. Też sobie coś upolowałam, ale się cieszę najbardziej z tego, że Rafciu kupił aż 3 czapki i bardzo fajne i rękawiczki, także w końcu będzie ciepło. Brawie i widzę, że się rozgląda za kolejną pamiątką. Sprawa jest, bo musisz mi kupić tego G-Shock Mad Master za jedyny 1000 zł. A, no tak. No ty mi kupiłeś za kapelusz, za dychę, to w sumie. No, a teraz smartwatcher robi G-Shock, też fajne. Pora na chwilę przerwy. Coś ulubionego i coś cebulowego. Właśnie.
Słuchajcie, Szczecin ma paszteciki i fryzburgery. Kraków ma obwarzanki. A Lublin ma cebularze. A, Kazimierz ma koguty, bo jedliśmy też dopiero co. A teraz będziemy testować lokalne cebularze. Proszę bardzo. Czyń honory, szefie. Sprawdzę, czy cebularz jest dobry. Tak jest. Bułka z cebulą. Myślę, że jak się wgryziesz w środek, to będzie smaczniej. Myślę, że tak troszkę tutaj doskonale widać, więc czas na wyjaśnienia drobne. Ja się przyznam bez bicia, że to ja jestem taka podpaziocha. Słuchajcie, ta baba mi prawie nigdy, ale nigdy, przenigdy nie róbcie nic zaskoczenia swoim wybrankom serca, jeżeli mają poznawcie. Bo ja próbowałem chwilę tak, wiecie. Podkraść się, pogilgotać, a tam jak machnęłam mi łapę, to mi prawie oko wydubałem. Nie dość, że Rafałowi prawie w oko palec tak wetknęłam, to jeszcze tak mu przejechałam po skórze. I to jest moje dzieło. Wyglądam jakby mnie po prostu ten Rottweiler pogryzł, albo jakiś Mike Tyson złapał na, w ciemnym rogu i mnie pobił. Ale nie, to moja kochana Grażynka po prostu. A, takie pazurki ma. Najlepsza dziewczyna na świecie. Tak. Bez gerfy. Zajmiemy temat szybciutko. Termos jest super, sprawdza się genialnie. Jeszcze mam apty w gębach, jeszcze mam zimno na ustach i w ogóle wyglądam teraz, jakby mnie ktoś pobił. Ale teraz ale dobrze, jakby teraz. Ale masz trzy fajne czapki i rękawiczki. Tak myślę. Przedstawiam wam na nowo Rafała. Nowa czapka, drodzy państwo, nowe rękawiczki. Jeszcze w torbie mam dwie czapki, bo już zapas sobie zrobiłem czapek. Tak, i kapelusz damski, ale to nie pasuje mi za bardzo do butów. No nie, na dzisiejszą będzie nosiła. Koniecznie. Idziemy na spotkanie z pracownikami naszymi. Od razu mi jest cieplej i od razu jestem cała taka podekscytowana i już się rozbudziłam. Pędzimy, bo umówiliśmy się na 20. A, ale tak akurat. Będziemy na miejscu, pod napisem I love Lublin. Dawno się tak nie stresowałam przy nagrywaniu, zrobię taki przejazd, ale widzę, że inni są jeszcze bardziej przerażeni niż ja. Nawet Rafał. Ja nie wiem po prostu, czy jestem godna, ale po prostu tutaj taka najkochańsza para na świecie. Już nie trzeba, już nie trzeba. Jestem przerażona. Wszędzie mówią, żeby się nie spotykać z ludźmi poznanymi przez internet, ale ja opalam wszelkie mity. Ci ludzie są jeszcze fajniejsi. Zobaczymy, czy nie zwiążą nas i nie wrzucą gdzieś do lasu. Zakopią nas może. A to nawet ciekawie. Ale co ciekawie? Dla ciebie to jest ciekawe, że zakopią gdzieś w lesie? Zawsze coś nowego. No tak, można, będziemy o czym gadać mieli we mnie. Tak, tak. Przedamy na części. Wcale nie zakopią, wycałują i wyściskają. O Jezus! I my też mamy taką okazję. Top bitów pierwszy. Brać. Muszę wam tu jeszcze miejscówkę pokazać, jaka nam się trafiła przyjemna. Jesteśmy w pubie irlandzkim, w takich oto klimatach. To jest akurat sala koncertowa, także tutaj mamy scenę. Chwilowo bez żadnego koncertu, ale są stoliczki. Co ty tam ukradłaś? Pierogi. Aż takie wyjątkowe pierogi. Wyjątkowe pierogi brzmią dobrze. Ruskie takie proszę. Ojej! O, to ja takich rzeczy nie jadę. To bardzo duże. My tutaj chcielibyśmy bardzo serdecznie pozdrowić Krzysia, sercownika, który tam właśnie siedzi w domu. Buziaki. Krzysiu. Oj, żeby szybciutko wracał do zdrowia. Prędko. Nie wiem, gdzie oni nas prowadzą, ale podobno jest pyszne jedzonko. Chyba warto. Słuchajcie, ktoś nas tu dobrze zna i nam tu polecił gruzińską restaurację. To są takie podobno pierogi z bulionem przepyszne. Teraz się przekonamy. Nie wierzymy, musimy sami sprawdzić. Mamy póki co piwka. Tutaj jest piwko kimki. Jakie to ma? Ściąga, potrzebuje się piwo ormiańskie. A tutaj pozwolę sobie. Zagadali się, więc skorzystam. Tutaj piwo gruzińskie. Mamy tutaj takie lokalne smaki. I czekamy właśnie na takie pierożki, które się nazywają tak, będziemy mieli z ziołami i takie klasyczne. Są pierogi z mięsem wieprzowo-wołowym, z bulionem i dostaliśmy całą instrukcję, jak się tu obsłużyć, ale mamy przewodników, więc myślę, że damy sobie radę. Dziękuję. Zainteresowany w końcu pęk. Jakie czapeczki piękne. Płaskie. O, takie konkretne.
No pewnie. Potrzebna będzie instrukcja, myślę. Teraz zamienimy te instrukcje w praktyce, sprawdzimy, jak ona funkcjonuje. Jak tak na ciebie skierowałam. Zero presji, ale wiesz. Okej, trzeba troszeczkę nagryźć. Później wypić bulion, który jest w środku. I później sobie można na spokojnie dopiero zjeść resztę. To jest tu rozpisane. Jeżeli dałeś radę, to ja zaraz też się odważę. Ci panowie właśnie czyszczą te korze na śmieci, chciałam powiedzieć. Szybko, zanim... Idealnie. A nie boicie się, że jak stoicie dalej, to ktoś podejdzie i tak przepraszamy cały czas. Bo już widzę, że pani nadchodzi, a ja nie zmuszam oka. Drodzy państwo, wracamy właśnie ze spotkania z naszą rodzinką sokolników. Rozstać się nie mogliśmy. Boże, jacy oni są fajni. I to nie, ja nie mówię tego z żadną ironią, drodzy państwo. Po prostu to jest coś pięknego, że my jakby nagrywamy filmy i dzięki temu poznajemy naprawdę wspaniałych ludzi, bo to są wspaniali ludzie. No, po prostu, jejku, aż nie wiem, no aż nie do pomyślenia jest to, że i specjalnie tutaj do nas przyjechali. Nawiązać taką bliską relację przez internet, nie? No, naprawdę. Niesamowite to jest. I tak się zwykle mówi, że to takie straszne, a my po raz kolejny się przekonujemy, że po drugiej stronie mogą być naprawdę cudowne osoby. My nawet poznaliśmy się przez internet, prawda? My byliśmy razem w klasie, no ze sobą nie gadaliśmy, a pisaliśmy na gadu-gadu, więc powiedzmy, że przejdzie. Tak, i tak samo... Ale dzisiejszy wieczór to nie wiem, kiedy minął. Spotkaliśmy się o 20, a jest prawie pierwsza w nocy i kompletnie nie czuję 4,5 godziny to machnęło tak jak godzinkę normalnie. Byliśmy, najpierw chwilę się przespacerowaliśmy, byliśmy na pizzy i na piwko w irlandzkim pubie. A potem byliśmy w gruzińskiej restauracji, tak. Przepyszne. Spróbowaliśmy. Samo nie pamiętam nazwy tych pierogów. Takie pierożki fajne, ale pokazywaliśmy i naprawdę były przepyszne. I dzięki nim tak naprawdę odkryliśmy bardzo, nowy smak, czyli pierogi z bulionem. No i kuchnię gruzińską, no która właśnie powinna być nam bardzo bliska ze względu na to gruzowisko, które mieliśmy podczas remontu i mamy cały czas naszą Gruzję. Masakra, ale ja jestem w szoku nadal. Jak możliwe to było, że tak na luzie rozmawialiśmy, jakbyśmy się znali naprawdę, ja zupełnie nie czułam, że my się spotkaliśmy pierwszy raz. Także no tutaj jeszcze Agnieszka, Marcin, bardzo wam dziękujemy za poświęcony czas. I wszystkim wam dziękujemy za poświęcony czas, bo długo z nami jesteście, jeżeli śledzicie filmy w miarę regularnie. No i serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy Krzysia. Tak, Krzysiu. Bo nie mógł nas dzisiaj odwiedzić, bo jest przeziębiony. Także mam ogromną prośbę. Mój honorowy łucznik to jest. Nasz honorowy sercownik. No właśnie. Żebyście też mogli napisać może Krzysiowi parę miłych słów powrotu do zdrówka, tak, jak najszybszego. I bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. I masz super rodziców, najbardziej bardzo odjechanych i szalonych i najfajniejszych na świecie. Tak. I otwartych na nasze rodzinka po prostu. Przecudowna. Tak, a my teraz wracamy do hotelu. Jesteśmy z Marzluchy. Tak. Rodzinka sercowników też już wymarzła, pojechała do domku. I my też kierujemy się właśnie do hotelu. Kochani, dziękujemy wam pięknie za oglądanie vloga. Zapraszamy jak zawsze do subskrybowania, do bycia z nami, do zostawiania dzwoneczka przy subskrypcji. I jak zawsze, do zobaczenia jutro!